Pokój dobro. Niedziela palmowa to niedziela, kiedy czytań mamy milion. Są długie i może czasami nawet trudno nam jest skupić naszą uwagę tak, żeby cały czas ich tak naprawdę uważnie słuchać. Ale może właśnie to jest też pewnym sposobem czy podpowiedzią na to, jak możemy ten dzień przeżywać, bo jasne jest, że Niedziela Palmowa ma takie dwa oblicza. Jest moment wjazdu do Jerozolimy i jest moment, kiedy czytamy opis męki Pana Jezusa. To są chwile, wydarzenia oddzielone kilkoma dobrymi dniami od siebie, natomiast w tę niedzielę przeżywamy je, bam, w jednym momencie. Tak jak kilka chwil dzieli zaledwie te euforie, radość, wiwaty tłumów na widok Pana Jezusa wjeżdżającego na osiołku, od tego, kiedy tłumy odwracają się od Niego, przestają Go rozpoznawać jako tego, kogo widzieli w Nim wcześniej, tak też i w samym lekcjonarzu wygląda to tak, że mamy tu raptem no, kilka stron, ponieważ tutaj mamy akurat u mnie na stronie 234 mamy Ewangelię według świętego Marka, wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a już kartkę dalej mamy fragment listu do Filipian o uniżeniu się Pana Jezusa, o kenozie, no i za chwilę kartkę przewracamy dalej i zaczyna się opis męki pańskiej. Co prawda rok A, więc do tego, żeby dojść do roku B, czyli do Ewangelii Marka, którą czytamy teraz, to jest jeszcze kilka dodatkowych kartek, ale to przewracanie tych kartek raptem kilku, naprawdę niewielu, trochę mnie zastanowiło w tym sensie, że pomyślałem, że takie jest moje serce, że taki jestem ja. Z jednej strony mam, z jednej strony kartki mam wiwaty na cześć Pana Boga, ale z drugiej strony tej samej kartki, tego samego serca mam już pretensje, mam oskarżenia i mam wyrobioną opinię na jego temat. Bardzo mocno porusza mnie to, że ci, którzy wołają Hosanna i ci, którzy wołają ukrzyżuj go, są przekonani, że mają rację. I to są te same serca. Moje serce robi dokładnie tak samo. W jednym wydarzeniu Pana Boga unosi pod niebo prawie, chociaż on w niebie jest generalnie. A przy innych wydarzeniach oskarżam go, oceniam go, uważam, że mnie nie kocha, że nie troszczy się, że postępuje ze mną źle. I ta pewność, to nasze uznawanie, mówię nasze, ale mam na myśli siebie, mówię tak trochę po księżowsku, że ludzie powinni być dobrzy, nasze serce, ale mam na myśli siebie, mówię o sobie. To mnie trochę przeraża, ta łatwość przechodzenia. Nawet nie przechodzenia, tylko przewracania tej kartki. To jest tak, jakby moje serce było chorągiewką. I jak zawieje, jakie wydarzenie się pojawi, tak się moje serce obraca. Ze strony, na stronie lewej jest takie, na stronie prawej jest zupełnie inne. I ta łatwość przechodzenia, poza tym, że mnie przestrasza i załamuje, to ona też odbiera mi prawo do jakichś pretensji, że przecież jestem dobrym człowiekiem, że ja jednak robię dobrze, że nie jestem aż taki zły. To nie chodzi nawet o to, co ja robię, ale chodzi mi o łatwość zmiany, łatwość przechodzenia, łatwość dania się przekręcić przez ten wiatr okoliczności, wiatr wydarzeń. To mi dużo mówi o mnie, kim ja w gruncie rzeczy jestem, jaki jestem naprawdę. I myślę, że to jest droga do nawrócenia. Nie uczynienie siebie dobrym, nie stanie się pobożnym, fajnym, miłym, czy tam jakimkolwiek innym, bo tego nie potrafię zrobić, ale uznanie tej mojej łatwości zmian, przechodzenia z Hosanna do ukrzyżuj. Nie jestem w stanie na dzisiaj utrzymać swojego serca w pozycji Hosanna. Nie jestem w stanie zatrzymać się na Niedzieli Palmowej. Nie chodzi o to, że mam się tu zatrzymać i już nie będzie Paschy, tylko w tym sensie spojrzenia na Pana Boga, uznanie Go tym, kim On rzeczywiście jest. Nie umiem na dzisiaj tego zrobić. Wciąż jeszcze okoliczności przekręcają moje serce. I to jest smutne, ale to jest prawda o mnie, więc myślę, że tak długo nie będzie we mnie nawrócenia, jak długo nie uznam całkowicie tej prawdy o sobie i przestanę rościć sobie pretensje, że coś mi się należy, bo z tej drugiej strony kartki, z drugiej strony serca jednak jakieś pozytywy się znajdują. To prawda, ale za chwilę
dmuchnie wiatr i znowu wszystko się zmieni. Więc to jest bardzo dobra lekcja. Niedziela Palmowa, widzę, jest świetnym momentem, żeby wołając Hosanna, wiedzieć, co ja wołam. Hoszianna, Panie, ulituj się nade mną. Miej dla mnie litość, miej dla mnie łaskę. Wysoko w niebie, Ty daj mi siłę do przemiany. Daj mi łaskę do tego, żebym mógł się zatrzymać w takim stanie, jakim Ty chcesz mnie widzieć, jakim będę się Tobie podobał. I ta pewność, którą możemy mieć zarówno z jednej strony serca, jak i z drugiej, pewność, która okazuje się być fałszywa, to mnie też skierowało na takie myślenie, chodzi mi o drugie czytanie, ten fragmencik drugiego rozdziału listu do Filipian, który mamy, dokładnie to jest zdanie chyba drugie, my mamy tutaj tłumaczenie w naszym lekcjonarzu, to jest oczywiście Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, lecz ogołocił samego siebie, a nie, dobrze, drugie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobny do ludzi. Teraz to, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. To słowo uznany mnie interesuje. Uznany przez kogo? Uznany tylko za człowieka. No, przez ludzi, przez tych, którzy na niego patrzyli, którzy z nim byli, którzy uczestniczyli w tym, co robił, którzy byli odbiorcami jego cudów, jego przemawiania i jego codziennego życia. Więc uznali go w tej zewnętrznej postaci, w tym, co widoczne, za człowieka. I to uznanie, oni byli pewni, ci, którzy Jezusa krzyżowali, ci, którzy wydali go na śmierć, oni byli pewni, że ich uznanie go za człowieka jest słuszne, że mają rację, że nie ma innej drogi. Ta pewność jest właśnie przerażająca. Przy przekręceniu poprzez ten powiew okoliczności naszego serca, to konstrukcja dosyć karkołomna, jeszcze raz, czyli kiedy nasze serce jest przekręcone przez okoliczności, z lewa na prawo i odwrotnie, w jakiejkolwiek się nie znajdziemy pozycji, mamy wciąż tę pewność. No to jest po prostu straszne, że obojętnie, czy jest tak, czy śmak, czy jeszcze owak, to i tak mamy, nie mam racji, mam tu, ja tak uważam, jak uważam, tak jest. Moje uważanie po prostu zmienia rzeczywistość. I tak wszyscy powinni po prostu myśleć, jak ja uważam, bo to jest po prostu, ja odczytuję to, co jest, a w ogóle nawet stwarzam to, co jest, uważaniem swoim. No uznany za człowieka, nie czyni to z niego tego, kim on nie jest. Zrozumcie mnie dobrze, Jezus jest człowiekiem, bo stał się człowiekiem, ale chodzi mi o to, że spojrzenie ludzi uznaje go tylko za człowieka. Oczywiście samo spojrzenie nie jest w stanie odkryć bóstwa Pana Jezusa, ponieważ On się sam uczynił pustym, uczynił się, uniżył samego siebie. To jest ta kenoza, wyzbycie czy wyrzeczenie się chwały, jaką ma jako Pan Bóg. Ale tak czy siak, Chrystus przez swoje działania otwiera nam drogę do tego, żebyśmy odkrywali coś więcej niż widzą nasze oczy, czy w tym znaczeniu nasze przekonania, nasze uważania, nasze uznania. I to jest droga nawrócenia, jak sądzę. Jest ten ciekawy moment w Ewangelii Świętego Jana w 8 rozdziale, kiedy mowa jest, Jezus tam rozmawia ostro z Żydami i w pewnym momencie, to jest tam 50 chyba któryś werset, w pewnym momencie oni już bardzo twardo pytają, kim ty siebie czynisz? Kim ty siebie czynisz? Mówią do Jezusa. Sugerując oczywiście, że już przekracza granicę, będąc tylko człowiekiem właśnie, uznaje siebie za kogoś więcej. I Chrystus paradoksalnie, tu językowo jest troszkę inaczej, bo w Ewangelii Jana mamy tutaj dokładnie użycie słowa czynić, kim ty siebie czynisz. Natomiast Paweł nie używa tego słowa, że ja tutaj się posiłkuję tłumaczeniem, które bardzo mi się podoba, księdza Popowskiego. Jezus samego siebie uczynił pustym. Ale tutaj nie ma słowa czynić pustym, tylko jest to słowo uniżać się, czy wyniszczać się. Więc to można oczywiście różnie tłumaczyć. To już nie ma
Nie ma tutaj jakiejś jednej, tylko jednego sposobu, ale bardzo mi się podoba właśnie to tłumaczenie na polski, że Jezus samego siebie uczynił pustym, więc to mi troszkę gra z tym fragmentem janowym. Kim ty siebie czynisz? I on na to mówi, czynię siebie pustym, ogałacam samego siebie. I Jezus ponosi te konsekwencje, czy płaci tę cenę bycia uznanym tylko za człowiekiem. Dlatego jest odrzucony, dlatego jest ostatecznie zabity. I to jest jedyny sposób dla mnie, żebym mógł zobaczyć, że się mylę. Że moje oceny są fałszywe, są błędne. I dzięki temu mogę zobaczyć moje serce, które jest jak te kartki w lekcjonarzu. Jak zawieje, tak się przekręci. Na czym się otworzy, mi się wydaje, że to jest jedyna prawda, która istnieje. Oczywiście lekcjonarz to jest Słowo Boże, to jest coś troszkę innego. To są słowa prawdziwe, ale mam na myśli moje widzenie świata. Więc tak bym widział dzisiejszy dzień, tę niedzielę palmową, jako zaproszenie do odkrywania mojej totalnej niestabilności wewnętrznej, niestabilności duchowej bym to nazwał, jakkolwiek okropnie to brzmi, ale tak to widzę. Więc droga Pana Jezusa do Jerozolimy i później Jego droga jeszcze głębiej, niejako w dół do śmierci, to uniżenie siebie właśnie jest jedynym sposobem na to, żeby uratować moje serce, żeby pokazać Mu, że jest słabe i w tej słabości niech woła do tego, który jako jedyny może to serce uratować. Pokój dobro. A nie jakiś pokój dobro, znaczy bardzo pokój dobro, ale chodzi mi o to, że jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa. Kończymy powoli rekolekcję Pragnę na YouTubie, które głosił ojciec Michał Nowak. Ojciec Michał czuje już się dobrze, już wyszedł ze szpitala, przechodził koronawirusa i to ciężko. Bardzo dziękujemy za wasze modlitwy, za wszelkie słowa wsparcia, komentarze na YouTubie, na Facebooku. Chcę także przypomnieć, że trwają jeszcze, nie, już się skończyły rekolekcje w Radiu Plus dla mężczyzn, golimy dąsy, ale można je na stronie Radia Plus odsłuchiwać. Na stronie naszej Franciszkanie TV i na Facebooku można też sobie oglądać inne rekolekcje, które nasi bracia prowadzą. Jest, tutaj propozycji jest dosyć dużo. I ostatnia rzecz, chcę was wciąż zaprosić do pomocy, jeśli ktoś mógłby i chciałby, pomocy realizowania naszego projektu muzycznego. Tym razem jest troszkę piosenek, których używamy w czasie adoracji. I to te piosenki chcemy nagrać profesjonalnie, porządnie. Ten proces już się odbywa, ale potrzebujemy wsparcia. Potrzeba nam opłacić to, więc jeśli ktoś chciałby włączyć się i dopomóc nam, by te piosenki ewangelizacyjno-adoracyjne, bo one przede wszystkim są na adoracji, ale nagrane będą w taki sposób bardziej, powiedziałbym, no, dziarski, więc jeśli ktoś chciałby się włączyć w pomoc, to w opisie znajdzie sposób, w jaki można to zrobić. Bardzo, bardzo dziękuję za już przesłane ofiary. A, no, zapomniałbym, ostatnia rzecz. Chcemy zrobić w środę, w Wielką Środę, nie, w Wielki Wtorek to będzie. W Wielki Wtorek chcemy zrobić mszę świętą i adorację, czyli modlitwę uwielbienia z prośbą o uwolnienie. Wielki Wtorek o godzinie 18 zrobimy mszę świętą i o godzinie i po niej, czyli gdzieś około godziny o 19 powiedzmy, będzie to najłatwiej, zrobimy uwielbienie z modlitwą o uwolnienie. Jeśli chcecie przesłać swoje intencje, w których będziemy się modlić na tej Eucharystii, to przesyłajcie je na adres kontakt@franciszkanie.tv z zaznaczeniem, najlepiej w tytule, intencja na mszę świętą. Nie trzeba żadnych ofiar przesyłać za te intencje, natomiast jeśli ktoś chciałby, to proponowałbym, aby przesłać właśnie jakiś grosik na ten nasz projekt muzyczny. Więc opis znajdziecie, znaczy informacje tego dotyczące znajdziecie w opisie, jak można to zrobić. Przypomnę, wtorek, godzina 18, msza święta i godzina 19, adoracja, czyli uwielbienie z modlitwą o uwolnienie. Takie już w ostatni moment przed Triduum Paschalnym. Pokój dobro. Teraz już bardzo pokój dobro.